Jaki blat do kuchni wybrać? Pokażę Wam kilka blatów z książki Jak urządzić kuchnię marzeń. I teraz tak, pierwsze blaty to są blaty drewniane. Bardzo popularne, stosunkowo niedrogie, ale trzeba uważać w przypadku takich blatów olejowanych, a nie lakierowanych. Niestety widać plamy na takim blacie, więc tutaj trzeba o niego bardziej dbać niż o inne blaty, czy blaty z laminatu, czy blaty, które są pokryte lakierem. Plusy, minusy może jeszcze w innym filmiku omówię. Potem mamy blaty furnirowane, gdzie cienka warstwa forniru pokrywa blat. Blat w środku to może być płyta wiórowa albo MDF. Kolejny blat to jest blat z kamienia. Najczęściej są używane granity i takie najczęściej spotykamy. Oczywiście mogą mieć różne kolory, mogą być, najczęściej są czarne, ale też się zdarzają jaśniejsze czy w szarościach. Taki bardzo popularny to jest Star Galaxy, czyli Cinero Zimbabwe. Tutaj macie kilka opisanych, możecie sobie też sprawdzić. Są różne wykończenia, oczywiście tych blatów mogą być polerowane, może być płomień, może być szczotka. Ta struktura się różni między nimi. Zdarza się, że blaty są z marmuru, ale tutaj odradzam, o tym może jakiś osobny filmik nakręcę. Kolejny rodzaj blatów to są tak zwane spieki kwarcowe. Zwróćcie uwagę na to, że nadruk jest od góry, czyli mamy materiał, który udaje, powiedzmy, jakiś naturalny kamień, i po boku mamy krawędź, na której tego wzoru już nie ma, tak? Musicie na to zwrócić uwagę. On jest dosyć odporny na temperatury i na zarysowania. Kolejny blat to jest blat z konglomeratu kwarcytowego. To są bardzo odporne blaty. I u nich, w ich przypadku, rysunek, jakiś wzór na tym blacie będzie dostępny i od góry, i po boku. I też można odkładać jakieś tam gorące naczynia, na przykład do 90 stopni. Bardzo jest odporny na zarysowanie uszkodzenia. Jedziemy dalej. Kolejny blat to jest blat kompozytowy. One kiedyś były bardziej popularne, teraz troszeczkę mniej, ze względu na to, że one się dosyć szybko rysują. Trzeba bardzo uważać. Oczywiście można je odnawiać i polerować, ale trzeba z takim blatem na pewno o wiele bardziej uważać. Kolejne blaty to są blaty betonowe, wylewane, dosyć ciężkie. Wzmocnienie szafek jest tutaj najczęściej niezbędne, więc na to zwracajcie też uwagę. I blaty stalowe. Zabrakło mi blatów laminowanych, ale to może w kolejnym filmiku. Mamy też blaty. Tutaj już chyba nie mam. Jeszcze znalazłam blat laminowany na koniec. Zobaczcie, blaty laminowane najbardziej popularne. One mają różne krawędzie. O tym nagram osobny filmik. Tutaj widać, jak laminat spływa na krawędź boczną takiego blatu.